Trwa dokończenie termomodernizacji hali sportowej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży, która pierwotnie rozpoczęła się w styczniu 2021 roku. W związku z problemami z wykonawcą proces realizacji inwestycji został wstrzymany. Mieliśmy trochę pecha do pierwszego wykonawcy, który niestety nie wykonał swojej pracy dobrze, więc to opóźnienie nastąpiło. Chłopcy, którzy korzystali z hali, musieli znaleźć miejsce na zajęcia wychowania fizycznego gdzie indziej. Ale mamy nadzieję, że teraz już będzie dobrze, bo widać zdecydowanie postęp. Prace modernizacyjne obiektu obejmują m.in. wymianę wentylacji mechanicznej, modernizację oświetlenia wewnętrznego budynku, wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej, a także wymianę systemu grzewczego i montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku. Inwestycja ma na celu zmniejszenie energochłonności hali sportowej, która polega na racjonalizacji użytkowania i wytwarzania energii poprzez wykonanie kompleksowych prac termomodernizacyjnych. Takie też są nasze intencje, żeby oszczędzać energię, ale też żeby ekologicznie inwestować. Mamy nadzieję, że w wakacje zostanie zakończona ta inwestycja. Całkowita wartość inwestycji to blisko 5 milionów złotych, z czego dofinansowanie z Europejskiego Obszaru Gospodarczego wyniosło nieco ponad 2 miliony złotych, natomiast dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego to kwota rzędu 2 milionów 350 tysięcy złotych. Inwestycja jest realizowana w ramach projektu pod nazwą Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w powiecie polickim. Powiat Policki zajął 18 miejsce na 150 powiatów w kategorii od 60 do 120 tysięcy mieszkańców w ogólnopolskim rankingu powiatów prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich. Działalność Powiatu Polickiego po raz kolejny została przeanalizowana przez grupę ekspertów Związku Powiatów Polskich. Na uwagę zasługuje fakt, że na przestrzeni ostatnich kilku lat Powiat Policki sukcesywnie plasuje się na coraz wyższym miejscu na liście rankingowej. Co na to wpływa? No przede wszystkim otwartość powiatu polickiego, dialog, współpraca z organizacjami pozarządowymi, partnerstwa z samorządami gminnymi, nie tylko z terenu powiatu polickiego, ale również z gminą miasto Szczecin. To również bardzo duża aktywność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, dzięki czemu możliwe są inwestycje takie jak poprawa infrastruktury drogowej, czy też poprawa efektywności energetycznej budynków należących do placówek oświatowych powiatu polickiego. Uwagę ekspertów zwróciła także działalność powiatu polickiego związana z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców, usprawnieniem pracy urzędu, rozwojem oświaty oraz promocją powiatu czy ochroną środowiska. Działalność powiatu polickiego w takim rozmiarze to efekt racjonalnie prowadzonej gospodarki finansowej i często niełatwych decyzji podejmowanych przez zarząd powiatu w Policach oraz radnych Rady Powiatu w Policach, a także zaangażowanie pracowników starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu polickiego. Starostwo powiatowe w Policach poinformowało na swojej stronie internetowej, w jaki sposób kierujący samochodem, który uszkodził swój pojazd na drodze powiatowej, może starać się o odszkodowanie. Jeżeli uszkodzimy sobie pojazd na drodze powiatowej, to zgodnie z prawem mamy możliwość wnioskowania o odszkodowanie od właściwego zarządcy drogi. W pierwszej kolejności właściciel uszkodzonego pojazdu musi udowodnić, że do szkody doszło na konkretnej drodze, a przyczyną szkody była uszkodzona nawierzchnia oraz że do szkody doszło, mimo że kierowca przestrzegał obowiązujących przepisów i dostosował się do zastosowanych oznaczeń. Po stronie poszkodowanego leży udokumentowanie uszkodzenia pojazdu na danej drodze, w danych okolicznościach i musi to nastąpić z winy zarządcy drogi. Jednym z najważniejszych, jak nie kluczowych dokumentów w procesie rozpatrywania roszczenia odszkodowawczego jest notatka służbowa policji lub straży gminnej wezwanej na miejsce zdarzenia. Wezwanie odpowiednich służb stanowi mocny dowód potwierdzający okoliczności, w jakich doszło do uszkodzenia pojazdu. W ten sposób poszkodowany może udokumentować, że nie jechał zbyt szybko, przestrzegał wszystkich przepisów i nie przyczynił się do powstania szkody. To również potwierdzenie, że uszkodzenie pojazdu nastąpiło w konkretnym miejscu i czasie. Równie istotne są odpowiednio wykonane zdjęcia z miejsca zdarzenia. Poszkodowany powinien zadbać o to, aby na zdjęciach znalazł się nie tylko ubytek w drodze, ale również jego najbliższe otoczenie oraz uszkodzony pojazd na tle miejsca zdarzenia.
Na fotografiach powinny być widoczne numery rejestracyjne pojazdu, a zdjęcia wykonane w czasie zdarzenia, a nie kilka dni później. Pomocne są również nagrania z kamer samochodowych, a także świadkowie, z którymi warto wówczas spisać oświadczenie dotyczące powstania szkody na pojeździe. Jeżeli poszkodowany składa wniosek o odszkodowanie z naprawą auta, najlepiej poczekać do wizyty rzeczoznawcy, który wyceni powstałą szkodę. W przypadku, gdy poszkodowany decyduje się na wcześniejszą naprawę pojazdu, powinien zachować wszystkie rachunki i faktury za naprawę oraz uszkodzone elementy pojazdu. Warto również wykonać dokładną dokumentację zdjęciową istniejących uszkodzeń przed ich naprawą. Firma Eurovia przystąpiła do remontu drogi powiatowej Bartoszewo-Sławoszewo. Na początku zerwana została warstwa wierzchnia drogi, natomiast w kolejnych dniach położono warstwę wyrównawczą asfaltu. Do ułożenia pozostała jedynie warstwa ścieralna nawierzchni. Planujemy pracę 18-19 kwietnia. Kluczowy w kontekście ułożenia warstwy ścieralnej nawierzchni drogi na remontowanym odcinku będzie czynnik pogodowy. Aktualnie prowadzone są prace brukarskie oraz frezowanie pobocza drogi. Przypomnijmy, że powiat policki otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dokończenie remontu nawierzchni wspomnianej drogi. Całość inwestycji to koszt nieco ponad 1 400 000 zł, z czego dofinansowanie wynosi ponad 530 000 zł. Inwestycja jest kontynuacją zadania rozpoczętego jeszcze w 2019 roku, kiedy to wyremontowano odcinek drogi od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 115 do miejscowości Bartoszewo. W sobotę 1 kwietnia w sali konferencyjnej Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach odbyła się ogólnopolska konferencja zatytułowana Autyzm od rzetelnej diagnozy po kompleksowe wsparcie. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Gbangu, natomiast patronat nad wydarzeniem objął starosta policki Andrzej Bednarek, który nie ukrywał zadowolenia, że tak ważna konferencja odbyła się właśnie w Policach na terenie powiatu polickiego. Gmina Police, powiat policki to miejsce, w którym niepełnosprawni mają swoje szkoły, mają swoją rehabilitację, budują swoją przyszłość. To miejsce, gdzie troszymy się o osoby niepełnosprawne. Po powitaniu uczestników konferencji wszyscy zgromadzeni mieli okazję wysłuchać wykładów dotyczących m.in. wczesnej diagnozy autyzmu, typowego zachowania w zależności od wieku, diety dla dziecka z ASD, a także czy harcerstwo to właściwe miejsce dla dziecka z ASD. W ramach konferencji zorganizowane zostały również warsztaty dla rodziców i specjalistów współpracujących na co dzień z dziećmi. Pod koniec marca w sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Policach odbyły się 20. Targi Szkół Policji Szczecina. Ponieważ my jesteśmy bardzo blisko Szczecina, a Szczecin bardzo blisko Polic, natomiast nasz teren powiatu polickiego jest tak rozległy, że trudno wszystkim dojechać do różnych szkół i zobaczyć, z czym zapraszają do siebie. Co roku tutaj na terenie Polic organizujemy dla naszych dzieci targi, ale zapraszamy nie tylko polickie szkoły, ale głównie szkoły szczecińskie. Targi były okazją do zapoznania uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych z aktualną ofertą kształcenia zawodowego oraz ogólnokształcącego w regionie. W tegorocznej jubileuszowej edycji targów udział wzięło 18 szkół ponadpodstawowych, które zaprezentowały swoją ofertę uczniom z terenu powiatu polickiego. Organizatorem wydarzenia była poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Policach.